Witamy was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Torgus i jest ze mną wspaniała i niezastąpiona niezapominajka. No cześć wszystkim. I tak, i razem wpadliśmy na pomysł nagrania custom levelu na ślepo w koopie. Każdy z was zapewne wie, że customy nie posiadają swoistego multi, dlatego wymyśliliśmy coś innego i każde z nas będzie nagrywało swoją perspektywę, a w trakcie nagrywania po prostu będziemy sobie jakby wzajemnie pomagać, będziemy współpracować, naprowadzać się na dobre rozwiązania i mamy nadzieję, że wspólnymi siłami jakoś uda nam się uporać z tym customem. Tak. A custom się nazywa Silence of the Library, tak? Tak jest. Tak jest. Nie wiem, to teraz może ty przejmiesz pałeczkę, powiesz ile tam jest poziomów i tak dalej. Może najpierw powiem, kto jest autorem. Okej. Okay. Aczkolwiek ciężko mi to wymówić, więc przepraszam za ewentualne błędy. Więc autorem jest Ankh-Rae, czy Ankh-Rae, nie wiem. W każdym razie jest przedstawiony też na TRL.net jako Michael Edwards i pochodzi z Walii. Stworzył w sumie dwa customy tylko i to jest właśnie ten drugi, który powiedzmy był lepiej oceniony. Leveli w customie jest ogólnie 4, natomiast jest jeszcze dodatkowo bonusowy. Tak. Podobno odblokowuje się on w momencie, kiedy zbierze się sekret z 4 poziomu, ale nie jesteśmy tego pewni. Właśnie, jesteśmy pewni, czy nie potrzeba tak naprawdę wszystkich sekretów, aby go odblokować, czy wystarczy tylko po prostu ten z 4 poziomu, no ale postaramy się przynajmniej ten ostatni zebrać. Tak, żeby sprawdzić ewentualnie, czy to faktycznie tak działa, czy też nie. No. A jeżeli chodzi o sekrety, to ogólnie stawiajcie na niezapominajkę, bo ja oczywiście z sekretami to nie po drodze mi. Więc u mnie będzie ciężko z sekretami, więc stawiam na ciebie. No u mnie też może być ciężko, bo ja jak gram na ślepo, to staram się przede wszystkim przejść poziom. No tak. A potem sekrety ewentualnie. No dobra, to chyba w miarę wszystko powiedzieliśmy. Tak. Będzie ciekawie ogólnie. Pierwszy raz coś takiego nagrywam w ten sposób, więc... Tak jest, no ale miejmy nadzieję, że wszystko wyjdzie okej i będzie sprawnie. Wszystko nam pójdzie sprawnie, tak o tym chodziło. Już się gubię w tym, co mam powiedzieć. Dobra, zaczynajmy lepiej. Odpalamy. Tak jest, nowa gra. Ulala. O, Lara legendowa. No, strój z legendy, z Anglii bodajże. Może dlatego, że gość pochodzi z Walii. Tak. I ogólnie nie wspomnieliśmy, że rodzaj tego customu jest to Egipt, w sensie tematyka. A, właśnie, tak. Jest to tematyka egipska, Boże. I ten. Co chciałem jeszcze powiedzieć? Aha, no i ogólnie klimatami powrócimy sobie do Tomb Raider 4. Tak. To tak a propos serii, którą, że tak powiem, powinnam nagrywać. Jej czwóreczkę chyba ostatnią nagram, bo naprawdę jakoś nie uśmiecha mi się do niej teraz podchodzić, z racji tego, że jest najtrudniejsza w moim mniemaniu. No, jest dosyć kłopotliwa, zwłaszcza przechodzenie między levelami, to jest... Tak jest. Mam nadzieję, że tu tak nie będzie. Dobra, co tam robisz w ogóle? Co ty wyczyniasz? Zebrałam tylko flary. No ja też właśnie i nie wiem, co się dzieje za bardzo. 3 apteczki, mamy jedną dużą, taki standard. Sejwowanie normalne, spoko. Mm-hmm. Tu widzę, że jakiś artefakt. Ała. Co się stało? Włączyło. Jakaś, no, cutscenka czy coś? A, okej. Okay. Nie, no taki tylko taki, taki ten. Nie, bo tu leży kościotrup, trochę się boję do niego podejść. Tutaj w tych dziurach jest pułapka, więc uważaj. Wpadłeś? Nie, właśnie przeskoczyłem. Okej. Okay. I tam wynurzają się jakby takie, no, sztylety. O, kusza. O, kusza, faktycznie. Jezu, jestem ślepy. Gdyby nie ty, to już bym pominął, widzisz? To się nazywa siła kooperacji. Ale tu jest amunicja w tych dziurach. Tak, tak. Trzeba przeskoczyć. Już podniosłem. Przeskocz tą dziurkę sobie i potem możesz już wejść normalnie, jak dezaktywujesz jakby tę pułapkę. Aha, sprytnie. Czekaj, a te wazy? O, nie da się rozbić waz. Smutek. A, to jest takie typowe. Jakoś no. Tak. Widzę, dobra. Że musimy znaleźć klucz. Ała, Boże. Tak, artefakt. Nie zrób fejla na początku odcinka, no proszę cię. Za to zrobię pierwszy save. O, ja też, fakt. Jak zginę, to... Dobra, tu są jakieś klapy? Co to jest? Może tak, właśnie, te klapy trzeba będzie tam wejść tak, chyba. Tak.
To się otwiera. I tu jest jakieś zejście, tam widzę wodę. Ja jestem ogólnie... Do której klapy wszedłeś? Właśnie wszedłem do... Znaczy wchodzę dopiero do lewej. Patrząc na to wejście, które jest zamknięte, to po lewej. Okej. Okay. No to ja też do lewej w sumie wyszłam. Okej. Woda. Na dole są te amunicje. Widzę klucz po drugiej stronie, tylko nie wiem, czy to nie jest pułapka. Bo tak no właśnie, jakoś... bo tak wygląda trochę za prosto, że tam tak, się dostaje, ale... Tak, prosto. Coś mnie tu chyba tak. Przeskoczyłam, wzięłam część toperki. Klucza i nietoperki. Aj, ty, won, zaraz spadnę. Nie, dobra. Ej, nie umieraj. Nie tak szybko. Dekini. Dobra, w końcu. Dobra, na dole jest amunicja, widziałeś? Zaraz zejdę, dopiero podnoszę ten artefakt. Czyli ogólnie jeszcze drugą część potrzebujemy, tak? Tak, no pewnie w tej drugiej klapie będzie, po drugiej stronie. A no zapewne tak. Aha, amunicja do kurzy, spoko. A w tej wodzie coś jest? Tam pływałaś? No właśnie pływam, to są jakieś kraty. Tu jest amunicja do shotguna ogólnie. No, widzę, właśnie. Okay. Tu jest wazonik, ale chyba go nie rozbiję, nie, raczej nie. No raczej... Bo to raczej ciężko pistolet wyciągnąć, to nie jest Tomb Raider. Underworld. No, o, czekaj, 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 czyżby sekret? Czyżby sekret? Ojej, gdzie? Widzę jakieś wąskie przejście. Wpłynąłem i tu jest mała apteczka. O, widzę. Widzisz? Właśnie. O, ale to nie sekret, nie zadźwięczało mi nic. Tylko sobie powietrza napompuję, że tak powiem. Okej. Okay. dobra, tam widzę jakieś kraty zamknięte. Ale tu ciasno, Boże, jak ja nie lubię takich ciasnych przejść. Tak, szczególnie, że Lara potrafi się w głupi sposób zaklinować właśnie. Nie blokuj się. No, no właśnie. Dobra. Umrzeć przez coś takiego. Czy tu coś jeszcze jest ciekawego, czy już mogę stąd iść? Wydaje mi się, że nie, aczkolwiek... Okej. Skoro są cztery sekrety w tym poziomie. No tak, właśnie, cztery sekrety są w tym poziomie, więc trzeba się rozglądać bacznie. Już myślałem, że pierwszy zdobyłem, już taki byłem uradowany i nagle taki, wiesz, taki zamk. Już myślałem, że mnie pochwalą wszyscy. Dobra, to ja już idę do tej drugiej klapy. Jak tam wejść do góry? Aha, dobra, już. Tam masz drobinkę taką. Bo ja myślałam, że nie doskoczę tam. Ojej, tutaj znowu woda, nie. Chociaż czekaj, tu jest coś, kurde, o, intryguje mnie level coś. Się nazywa Silent Library, okej. Okay. Tak, tak. Dopiero zczaiłem. Co ci intryguje tam? Mam wracać? Czekaj, bo... Pójdę właśnie tu zobaczyć. To jest jakiś przycisk? Nie, to jest dźwignia! Musisz wrócić. Okej, już wracam. To pewnie do tych krat. Okej, więc może coś tu jeszcze jest ukrytego. Ale gdzie ta dźwignia? Za tymi wielkimi zębatkami. Aha, tu! Tu się świeci pochodnia. Znaczy pali, no. Boże, świeci. Dobra, mam dźwignię. To pewnie druga robi? Będzie. No, po druga stronie? Jest... Tak, po drugiej okay. stronie. Przypuszczam, że to do tych krat na dole. Właśnie, o, poruszyło się coś. Już bym ominął to wszystko, gdyby nie ty. Tak, mechanizm zadziałał. Czyli pewnie te kraty się otworzyły. No, no. Okej, no to wbijamy. Ojej. Co tu się dzieje? Nie wiem. Coś mnie tu zje? Wygląda nie. na drugą część oka Horusa. A czekaj, bo wypływa. A no, fakt, widzę. Czyli jednak... Czyli ciekawe... w tamtej jest właśnie, coś innego. Ciekawe, co jest pod tą drugą klapą. Jeszcze czekaj, wazony się... można rozwalić. Właśnie chciałem się zapytać. Okej, okay, uprzedzasz mnie, za każdym razem mnie uprzedzasz. Przepraszam! Ja w ogóle to spoileruję, nie? Czy ja w ogóle jestem tu potrzebny? No zobaczcie sami. Oj tam, na pewno ja jeszcze czegoś nie zauważę. No miejmy nadzieję, że nie wszystko, wiesz, ja mam tendencję będzie na twojej głowie. Niezauważania różnych rzeczy. Dobra, wow. Czekaj. Tu jest pułapka, czy po prostu się wskakuje? Nie, chyba, aha. Czekaj. Nie wiem, jeszcze nie wskoczyłam. Ja już wskoczyłem, podniosłem. A czy okay. tam coś na dole jest ciekawego? To było dość proste. No i co, nie ma jakichś mega skomplikowanych rzeczy tutaj, ale wiesz, nie wywołujmy wilka z lasu. No, to dopiero pierwszy level. Bo jeszcze tak, jeszcze po... Zresztą ja po Ancient Artifact to już jestem chyba weteranem niemalże. Jejuś, ja właśnie miałem zamiar nagrywać, ogólnie przejść, ale jeszcze nie miałem przyjemności. Ale skoro mówisz, że ciężko, no, to... trudne to jest trochę pod względem takim, że po prostu nie widać różnych rzeczy.
na pierwszy rzut oka i trzeba się bardzo dobrze rozglądać. No to będę miał problem na pewno. Może seria w koopie? Kto wie? Ale nie, bo to już wszystko byś widziała, nie? No. Ja tylko wychodziłbym na głupka tam. Dobra, chyba wszystko tu. Tam była ogólnie tak, apteczka tak na dole. Wydaje. Tak, 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 wiem. Dobra, tylko właśnie się zastanawiam... Nie, do góry tu nic nie ma. To chyba wracamy. No ja już wracam, powoli. Ach, piękny skok na główkę. Jeszcze nie skorzystałem niestety. A da się tak... O, na rączkach je tak podniosłem, wiesz. W takiej pozycji wyprostowanej, nie wiem jak to się nazywa. Aha. Shiftem, wiesz o co mi chodzi? No, wiem, wiem. Nie wiem jak to się fachowo nazywa. Też nie wiem. No, ale nieważne, takie triki. Chciałem tak. Się popisać. Ty skok na główkę, to ja musiałem też coś zrobić. Dobra, druga klapa, tak? Tak. I tu jest woda. Od razu mówię, że tu jest woda. Tak ogólnie wydaje się dopracowany ten custom, nie wiem jak uważasz. Mhm. A ogólnie ocena jaka była? Tam 7 coś, tak? 8 coś. 8, 8,50 chyba. Dobra, tu widzę jakiś labirynt. O nie, nie chcę ci nic mówić. O Boże, nie strasz. Odpukać to... Masakra jakaś. Przed chwilą mówiłem, że wiesz, że jest łatwiutko, sobie tam wpłyń, to zobaczysz, co tam się dzieje. No, na razie jestem w tym pierwszym korytarzu i zebrałam amunicję. Idę po powietrze. Ja mam tendencję do topienia się, ja się boję, że topię. Jak płyniesz tam głębiej, to zobaczysz, co mnie tak przeraziło. Popłynąłeś w prawo czy w lewo? W lewo. To ja popłynę w prawo. Okej. Aha, to są kraty zamknięte. A, no to jednak chyba trzeba w lewo, ale na razie mam dużą apteczkę, nic tu nie, poza tym nie ma. O nie! No o nie! Nie podoba mi się to. Ale powiem ci szczerze, że to chyba jednak nie jest takie trudne, udało mi się na razie. Ja się nie będę wypowiadać. Ja tu umrę wracając chyba. Kurde. Muszę zrobić taki challenge, kto pierwszy zginie w tej kooperacji. Tylko pytanie, gdzie ja zapisałam? Dobra, jest dźwignia. A nie, dobra, jestem. Mam dźwignię, tylko teraz pytanie, czy to jest czasówka, czy nie. Bo jak będzie czasówka, to jesteśmy... Nie, błagam. Nie, nie jest czasówka, bo da się odciągnąć ją. Dobra, trzeba się skupić. Okej. Okay. Ja teraz tam na drugą stronę płynę, skoro tam była zamknięta krata. Dobra, ja... Biorę tą apteczkę dopiero. Okej. Okay. Znaczy ogólnie... No bo te ostrza są skomplikowane. Ogólnie jak będziesz gdzieś tam daleko, to oczywiście ja mogę czekać na ciebie, żeby nie było tak, że ja spoileruję i wiesz, i gdzieś tam dalej jestem. Dobra, będziemy na ciebie czekać, tak myślę. To jak będziesz miał powietrze gdzieś tam, to poczekaj. Okej, okay. No właśnie jestem. Tu się otworzyła krata i mogę wyjść. I to jest kolejna dźwignia. O. Dobra, to czekam tu na ciebie. Mam nadzieję, że sobie poradzisz. Ostrza. Łapkami. Nie! Fuck. Ciapały cię? No. No tam trzeba właśnie zsynchronizować to wszystko dobrze w czasie jakby. No, ja nie wiem na jaką odległość mogę się zbliżyć do tego, żeby potem wyczuć czas odpowiedni. No to trzeba kilka razy popróbować. Mamy czas. Dobra, pociachały mnie, ale przeżyłam. W sumie już chyba ze 3 apteczki zdobyliśmy, więc wiesz, nie będzie problemu, tak myślę. No. 6 małych i 2 duże na razie. O, połączę sobie w tym czasie artefakt, bo już mamy 2 części. No, w sumie. Eye of Horus. Dobra, to jak dotrzesz do tej dźwigni... Co? No, przy powrocie mnie pociachały, no. Biedna Lara ma jakiś problem. Nie stresuj się, nie martw się. Wszystko się zrobi, no spokojnie. Ja bezsensownie stoję w tym samym miejscu i zapisuję stan gry. Okej. Już mam 9 save'ów. No już 11. O! Nie pobijesz mnie. Ja zapisuję co chwilę. Ja sobie popływam pod wodą, może tu gdzieś jest sekret? No właśnie, poszukaj sekretu. No żeby ostrzy nie móc przejść. No, nareszcie. Brawo! Brawo dla niezapomnienia! Hej! Nie to, żebym się nabijał, no bo zaraz ja pewnie jakiś fail zrobię tutaj. Dobra, to ja zaliczyłam pierwszą śmierć. To jest smutne.
Muszę zapisać. Dobra, jestem przy drugiej dźwigni. Okej, okay, no to ciągaj. I tam w tym głównym pomieszczeniu się otworzy jakby co. Przejście. Okay. To znowu muszę przez to ostrze? Nie. Nie, 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 w tym głównym, już nie musisz tam... Uff. Już za ulka. Dobra. O, mamy dobra, jakiś... tu jest nie, to są naboje na szybkano. Tak, tak, a na górze jest kluczyk, tylko nie wiem do czego. Na razie nie widzieliśmy żadnej dziurki. Pewnie po tym, jak damy to oko Horusa. Weź kluczyk. Ja on się jakoś nazywa? Chociaż... Właśnie nie sprawdzałem. Blue Key. Okej, okay. Bardzo ambitnie. Bardzo oryginalnie. No. Niebieska główka Blue Key. No dobra, dobra, to wracamy w takim tak, razie. Tak, ja już jestem tutaj i będę wkładać ten artefakt. Ojejku. Mam nadzieję, że ten custom nie będzie mega skomplikowany. No na razie jest bardzo prosty. Tak, i na razie nie ma właśnie dużo przeciwników też. Względem tego, co już znam. Dobra, co my tu mamy? Ulala. Muzyczka nam się włączyła i widzę, że będzie nam potrzebna pochodnia. Chyba. Ogień ogólnie. Jak włożysz, to zobaczysz takie dechy w podłodze. A no, faktycznie. Trzeba no, i tak będzie spalić. No, będzie trzeba spalić zapewne. Jejuś, ogólnie chyba już zbliżamy się do tej biblioteki całej, zapomnianej. Mhm. Tu jest milion przejść. Nie wiem, gdzie iść najpierw. Jest drabinka do góry, tu są jakieś zębatki. Coś w dole jest, jakaś klapa pod zębatkami. Okej. Okay. Nie wiem, gdzie iść. Ja dobra, też idę nie przed wiem. Siebie na razie. Omijam te zakamarki. O nie! Jak tu będą te takie głupie ogniki, nie wiem czy ty pamiętasz. No. W czwórce były takie, jak się wchodziło do tego poziomu z biblioteką, tam Lost Library chyba się nazywało, też tak samo. Mhm. I tam też takie płomienie goniły cię. Tu jest jakieś miejsce na zwój jakby. Wydaje mi się, że tu trzeba będzie coś dać. Okej, okay, ja nawet nie wiem. O, dźwignię znalazłam. Gdzie? Właśnie przy tym miejscu na zwój, to jest taka harfa. No. Tak, naścienna, okej. Okay. Idę to pociągnąć, zanim zapomnę o tym. Dobra, też już ciągam. Tu się coś otworzyło. No, na górze. Okej, okay, ale jeszcze przejdę tutaj. Co tu się dzieje? No, ja też przejdę. Aha, tu jest powrót do tej sali głównej, okej. Okay. Ojej. A to jest jakaś waza, o, którą można tak, rozwalić. Tak, flary są. Ale mamy synchron, robimy to w tym samym momencie czasami. Okej. Okay. Dobra, to pytanie iść na górę, czy tu na dół? Tak, tutaj będzie na pewno trzeba zwój. A tu co? Tu jest jeszcze jakieś przejście. Nie wiem, rozdzielamy się, czy chodzimy w tym samym kierunku jakby? W te same pomieszczenia? Szczerze mówiąc, nie wiem. Ojej, już tu jest kolejne jakieś duże pomieszczenie. No, tu znalazłam kolejną wazę z apteczką. Tu widzę coś do podniesienia, nie wiem co to jest. Laser? Co to jest? Tak. Celownik? To jest taki właśnie laser celownik. Tak, ja zawsze to nazywam laser, nie wiem czemu. No, okej. Okay. No widzę, to jesteś chyba w tym samym miejscu co ja. Tak. I... czemu mnie to nie dziwi? Dobra, laser sight, tak? I połączyłem to z kuszą jak coś. A, i tu są te, na pochodnie. Te kijki całe. Tylko, okay. Czy mamy to gdzie podpalić teraz? Właśnie nie widziałem za bardzo. Tak, są na pochodnie kijki. Ogólnie połącz sobie ten laser, czy tam ten celownik z tą kuszą. Czekaj, tu jest coś na górze, jakaś szczelina. Dobra, wyrzucę to na razie. Znaczy ja na razie pochodnie też zostawiam w sumie. A jest szczelina, fakt. Idę zobaczyć. O oh god, to nie wiem czy mam iść też, czy... Dobra, idę. Zanurzam się w... O, sekret! Sekret! Nie zapominaj, Katorgus 1.0. A tu coś jeszcze jest dalej, tu jest ciemno. No właśnie ciemno, nic nie widzę, nie? Tu zapaliłem flarę i tu są jeszcze naboje do czegoś, tylko nie widzę do czego. Do Uzi? Nie. Do czego no, są naboje? Wygląda jak do Uzi albo do jakiegoś Desert Eagle, nie wiem, cholera wie. Jakieś no, zmienione są, więc... No fakt, troszkę zmienione. Ale akurat to lubię w customach, że nie wszystko jest tak identyczne jak w tych klasykach. No, to jest taka miła odmiana. Tak, tylko nienawidzę... O, jak zeskoczysz z tej szczeliny, to jeszcze jak skręcisz sobie tam w taką małą wnękę, to tam jest amunicja. No, to... jeszcze amunicja, tak, to tak, też widziałam.
A chciałem dokończyć, że nienawidzę, jak są dodane ruchy Lary takie nowe, jak jejku, skakaj na drążkach czy coś, to mnie trochę wkurza, bo nie za bardzo wiem, z czym to się je, że tak powiem. No to, jak to działa? Może być pokomplikowane, bo nie wiadomo też do końca, w których momentach co używać, kiedy i jak. Dokładnie. Dobra, to ja schodzę teraz na dół, jak coś, do tej tam klapy. Dobra. To nie, możesz iść na górę. Aha, no dobra. Da się to otworzyć? Da się. Czyżby woda? Uuu, zaskoczenie. W sumie nam otworzyło się coś tam na górze, ale nie wiem jak tak, się... Tak, ale spoko, pamiętam o tym, więc... Okej, okay. Tam jest woda. Co? To są jakieś góry. Dobra, spoko. O nie, nie, to też... Ale nie kuszą, nie kuszą, Laro, pistolety. Spadłam gdzieś. No i jeszcze nie topesz mnie zje. Tam na dole była jakaś apteczka. Okej. Okay. Tu widzę... Czyżby w to trzeba było strzelić? Z kuszy, z celownika. Tam jest takie na górze, taka kulka. No, widzę. I w to chyba trzeba strzelić, bo to jest... Możliwe. A mamy amunicję do kuszy w ogóle? A mamy tak, jakoś. Tak, zebraliśmy tam. Raz. W jednym miejscu tam. Tak. Tylko nie wiem, co to zrobiło. Spadłam do wody. Jeszcze odnalazłam jakieś przejście przy okazji. Teraz się nie wydostanę. Ale tak jest przeważnie, że przypadkowo znajduje się właśnie dużo rzeczy. Nie wiem, co zrobiło to, wiesz? Strzeliłem w to i nic mi się nie zadziało tak naprawdę. Aha. Dobra, wskakuję do tej wody. Mnóstwo znajdziek tu jest, znowu amunicja. No, faktycznie nic nie robi, nie wiem. Dobra, ale... Myślę, że na pewno Jezu, coś... rury tu jakieś powstawiali. Coś tam to zrobiło. I to odkryjemy w późniejszym etapie. Co to za ten? O, tu coś jest, jakaś taka szczelina. Byłaś tu, czy nie? Design. No właśnie w tą szczelinę chyba właśnie wyleciałam, że tak powiem, przypadki. Okej, okay. I tu jest otwarta klapa. Jak się popłynie tą szczeliną. Tak? Tak. Jak... Więc możliwe, że to otworzyło to. Jak się tam zmieszczę teraz. Lara przytyła. Jezus Maria, jak się przestraszyłem. Boże. Ej, ja nie mam tu otwartej klapy. Co ty zrobił? Strzeliłaś? No strzeliłam. What the fuck? Może strzel jeszcze raz. No dobra, bo ja w sumie nic tu więcej nie zrobiłem, tylko strzeliłem w tą kulkę taką tam na górze. A strzeliłeś z jakiego miejsca? Może ja złego miejsca? Ojejku, ciężko mi teraz będzie wytłumaczyć. Tam troszkę niżej zszedłem jakby. Tam przeskoczyłeś na tą drugą jakby platformę, czy co? Nie, nie, tam jak się wchodziło, troszkę niżej zszedłem i tylko było widać samą tą kulkę więcej. Bo może nie strzelasz w to, co trzeba, nie wiem. Tam jest taka kulka. A, dobra, teraz zadziałało. O, no, to teraz będziesz miał otwartą na pewno klapę. Okej, okay, no to... I teraz wskoczyłam od razu. Pytanko, jak mam tutaj to przejść? Zaraz zobaczysz, z czym ja tutaj się zmagam. Oj, ciemno tu. No, ciemno. I dlatego się tu przestraszyłem czegoś. O! O! Łańcuch! Dobra, nie zraniło mnie. O! No już widziałam wcześniej. Jest jakieś... Jest dziwnie ustawione, bo powinno być chyba w poprzek, ale tak. Dobra. Czekaj, pierwszy level... Co to jest? Boże, aha, sobie lina! Tak, jakiś czy... łańcuch. Co o, otwarło się. Kolejne. Jak my to zapamiętamy, gdzie mamy to ja po prostu podziwiam, jeżeli my zapamiętamy wszystko. Ja w ogóle nie wiem, gdzie to się otworzyło, więc... Przypuszczam, że w głównej sali gdzieś na górze. No możliwe, zaraz tam wrócimy pewnie, bo tu już nic nie ma. No, ja już właśnie wracam. Okej. Okay. Dziwnie te flary świecą tak bardziej czerwono. Tak. Ogólnie tak bardziej zielono powinno świecić. Przeważnie świecą chyba tak zielono. No. Jejku. Dobra, udało się. Już myślałem, że zlamię. Ale na razie jakoś tak mało przeciwników. No, tylko faktycznie... A, no w sumie nie chyba, że były. Dobra, ale może będzie więcej. Ale się rusza to też... koło. Tak? No. A widzisz, wszystko wprawiamy w ruch tutaj. Dobra, czyli co, na górę teraz? No idę na górę, bo w sumie chyba na dole wszystko, tak mi się wydaje.
Ja tam w sumie jeszcze nie przeszukałem mnóstwo. A zaraz. Pomieszczeń. Dobra, już idę na górę. Na tych blokach coś jest chyba. Na których? Na dole gdzieś? No, na tych takich jakby kolumnach trzech chyba, czy czterech. Wiesz co, jestem już na górze, więc potem to... Dobra, spoko, tu jest taka amunicja. A wiesz, właśnie stąd, z góry na dole. Kurde. A tu się otworzyło. Jak coś. Okej. Okay. Oj, to jest klucz ogólnie drugi. Tym razem różowy. Jak się nazywa? Czyżby pink? Ki? Albo red? Nie wiem. Całkiem możliwe. Red ki, Okej. Okay. Powinienem zostać, nie wiem, wróżbitą. Czyżby to był zwój do podniesienia? Tak, mamy zwój. Hip hip hurray. Wszedłeś w te złote? O, faktycznie jest tu klucz. Gdzie w złote? Znaczy były takie te złote, co teraz żeśmy otworzyli. Tak, tu nie wchodziłem jeszcze. Na razie poszedłem prosto i tam jest ten zwój do zabrania. Dobra. I ogólnie tam się da jeszcze przeskoczyć na balkonik dalej, więc jeszcze tam sobie skoczę. Boże, słyszysz takie walenie jakby? Nie. To nie wiem. O, już teraz ucichło. To była muzyka zwykła, czy ja mam jakiś zwyk? Teraz coś słyszę. A właśnie, to... To chyba w grze. Możliwe. Aczkolwiek... Oj, nietoperek! Ale chamstwo! Rozwaliłem wadę. Nie. No już myślałam. Za kogo ty mnie masz, żeby mnie nietoperze zabił? Proszę cię. Ojejku. No ja tam nie wiem. Chamstwo, po prostu rozwaliłem wazę i z wazy wyleciały trzy nietoperki. No wiem, mi też. To jest jakiś przycisk, czy co? Tak, chyba przycisk, wiesz? Wow, faktycznie wcisnęłam. Coś się podniosło. Ale nie mam pojęcia gdzie. Ja też nie mam pojęcia gdzie. I tam po lewej kojarzy... O! To z... No nie! Co się stało? Spadłaś? Spadłam i się zabiłam. Drugi fail. No ja mam za mało życia, no. Trzeba zrobić taki licznik, wiesz, dla widzów. Już nie rozwalam tej głupiej wazy. Fakt, tak bez sensu. A mnie nietoperek znów atakuje, no. Dobra, no chodź tu. Widziałam, dziękuję. Dobra. Dobra, to idę teraz do tego złotego przejścia. A tu jest ja też jak tam przeskoczę z powrotem. Okej. Okay. No kurde, dlaczego się nie da? Musi się dać, mi się udało. Może o sufit tam główką walnęłaś? Nie, właśnie. Nie? Jakby nie doskakuje tam. No musisz popróbować, to trzeba pewnie z samej krawędzi skoczyć. Bo mi się udało. A jak coś, to może zejść na dół i wiesz, wrócić. Tak. O Boże. Nie zapominajka, mistrz zręcznościówek. Dobra, udało ja się. Ja też nie jestem dobry w zręcznościówkach. Znaczy ja bym w sumie nie zginęła, gdybym nie miała tak mało życia. Ogólnie duet wyborowy nam się tutaj szukuje. Jak będą jakieś zręcznościówki mega skomplikowane, to no coś to... coś jest. Gdzie? Amunicja jakaś, granaty takie, nie widziałeś? Tak, to zdobyłem. Mówiłem ci o tym, tylko nie wiem, wtedy byłaś tak chyba skakaniem. No chyba. Okej, okay. Tu mamy coś otwarte. Animacja. Boże, się zgubiłam. Aha. Dobra, to chyba tędy. Chyba. Okej. Okay. Co tam takie zielone się świeci? To są chyba wnęki na klucze, tak mi się wydaje. Musimy zdobyć 4. I na dole jest jakaś zagadka ogólnie. Zagadka. No. Będzie ciężko. Dobra, nie wiem, ja używam już tych kluczy w sumie. Czy czekam aż... zbierzemy wszystkie? Nie, może poczekamy, aż zbierzemy wszystkie. A jesteś pewna, że nic się nie otworzy, jeżeli użyjemy jednego, czy tam dwóch? W sumie, już miałam takie sytuacje. Znaczy, teoretycznie to wygląda na to, że potrzebujemy 4, żeby otworzyła się ta główna brama, ale no nie wiem. No możliwe. Na dole wydaje mi się, że ten, trzeba będzie po prostu te globusy na odpowiednie miejsca przesunąć. Tak. To też jest chyba zagadka zerżnięta z 4. Też no, chyba Storm Raider 4. No, dobra, nie używam tych kluczy. Na razie nie, póki się nie zatniemy, powiedzmy, w jakimś momencie, to dopiero wtedy może. Tak zrobimy. Dobra, no to schodzę na dół w takim razie.
A czy to na pewno będzie takie proste, żeby tylko na odpowiednie kolory? Wydaje mi się, że tak. Pewnie trzeba będzie jeszcze uważać, żeby nie zablokować sobie dostępu, bo to jest ciasno dosyć. No, trochę, ale mamy radę. Tak, tu jest amunicja jeszcze. Złoty, tu jest niebieski, są odcienie niebieskiego. Nam od zielonego. No tak, ja daltonista to na pewno sobie poradzę. Ty jesteś daltonistą? Nie, no bez przesady, ale jak to faceci wiesz. Znaczy, nie no, tak pytam, bo no, wiem, nie bywa, no. Nie? Nie no, wiesz, jak to faceci jesz. Jeden odcień to ja tylko mogę powiedzieć tak. Niebieski, a nie jakieś różne odcienie, to już dla mnie tak trochę wyższa szkoła jazdy. Ten czerwony trzeba wydostać stąd. Tak, zanim. Trzeba czerwony na pewno wydostać. Chyba zacznę od zielonego, wiesz? Postawię sobie ten zielony tam, żeby mi stał, bo tam chyba nie będzie mi przeszkadzał za bardzo. Jejku, jak ja nienawidzę przesuwać czegokolwiek w Tomb Raiderach. Zawsze na to narzekam, bo ona robi to tak, jakby chciała, nie mogła. No to strasznie długo trwa zawsze, zazwyczaj. Tak. Zawsze mnie to wkurza. Tak, tylko gdzie ten czerwony w sumie? Znaczy ja tu mam... Czerwony, różowy, sama widzisz. No. Przy tym zielonym jest taki odcień. No właśnie widzę. To jak? Dobra, ten na razie przesuniemy stąd. Idź się. Tak, pierwsza zagadka. No trochę nam zejdzie chyba. No trochę zejdzie. Mam nadzieję, że to nie będzie mega skomplikowane i damy radę za pierwszym razem tu stawić. Dobra, zielony już mam. Ja tu kombinuję z czerwonym i niebieskim, żeby je wymienić. A przepraszam, ten żółty to trzeba tak naokoło. O Boże święty. Dobra, a gdzie ten żółty trzeba w ogóle? Nie mam pojęcia na razie. To jest taki... Zielony to dla mnie, a nie żółty, ale... Nieważne. No i tam szczegóły. A, tu ogólnie chyba tą dźwignią podwyższyliśmy sobie ten kafelek jakby. I dzięki temu możemy przesunąć ten jeden globus. Tak? Tak, co nie wiedzieliśmy wtedy, co się stało. Aha. To było właśnie tutaj, to miejsce. To fajnie. No w sumie to źle trochę, bo... Ale nie, w sumie tego nie da się tu przesunąć, bo tu... Tu są takie występy wystające jakby i nie da się tego tam przesunąć, więc tam to musi zostać tam. Okej. Okay. Czyli został mi ten żółty, wiesz? Wydaje mi się przynajmniej, wiesz, tego żółtego się nie da tam wtrążolić, że tak powiem, tutaj do środka, bo nie ma jak. No właśnie, nie ma wejścia jakby. Więc zostawiłem ten żółty na tym zielonym. Dobra, i teraz tak. Teraz wezmę ten czerwony. Ale ogólnie w czwórce było tak, że jak się postawiło na odpowiednim miejscu globus, to taka planeta jakby malutka się wyświetlała nad globusem, że jest dobrze ustawiony, a tu tak nie ma. Aha. Nie wiem, czy pamiętasz. Może to, znaczy pamiętam, ale może tutaj na innej zasadzie po prostu. Zaraz się zastanawiam, czy coś sobie nie blokuje właśnie. Pewnie, że zablokuje. No ja teraz suwam czerwony. No ja właśnie też tylko tego zielonego nie przesunęłam i sobie A, ja na pierwszej kolejności właśnie ten zielony już ogarnąłem. Dobra, zostały mi dwa ogólnie do przesunięcia. Oh god. Tu się wynudzicie na pewno. Tu się nic ciekawego nie dzieje. Zabawiamy rozmową, nie? No tak, oczywiście. Dobra. Ciekawie co się otworzy. A, zapewne tam ta krata. No, możliwe. I zapewne będzie trzeci klucz. Z tą pochodnią, kurczę, musimy ogarnąć, bo nie za bardzo wiem, gdzie ją podpalić tam. No, pewnie coś się nam też otworzy. Albo zapali, cholera wie. No byle tylko nie było jakichś skoków na wysokościach, że tak powiem, z pochodnią, bo to już w ogóle będzie dramat. Ja ostatnio nie trafiam na takie customy. To szansa, że nie będzie. Ostatnio przechodzę Egypt and Beyond, więc tam to po prostu jest masakra. A, no... Nie wiem, czy grałam. Znaczy, ja widziałam Beyond, tylko powiedzmy, bo sama nie grałam, ale... bo on mnie przerażał. No on jest niestety pod względem zręcznościówek, niestety masakrycznie trudny. Ale to, co widziałam tam częściowo tylko, to wow.
Dobra, teraz ten czerwony stąd. Dobra, ja już w sumie ostatni. Mam nadzieję, że to jest dobrze ustawione, bo jak nie, to będę musiał znów tym manewrować. Ja nie wiem, gdzie ten jasny niebieski? Otworzyło mi się. Je. Yeah. Wiesz co, jest jasny niebieski, jest ciemniejszy. Ten jasny niebieski... No właśnie. Jak masz tą płytkę ciemno-niebieską, to tam zaraz obok jest taka szara jakby. Dla mnie to jest szary. O! Aha! Widzisz ją? Tam stał chyba zielony, czy tam czerwony, nie pamiętam. Znaczy, no ona jest taka... No w sumie jest tam taka jest... biała jakby. No, taki biała... Kurde, no, biała, to muszę go zamienić. No. No mi się... To trochę potrwa. Spoczko. A tu jest kluczek ogólnie trzeci, tak jak myślałem. Okej. Okay. No to nie obrazisz się, jak pójdę gdzieś tam poszukać na przykład, gdzie tam pochodnie można zapalić? No, coś? Spoko, spoko. Idź. Albo poszukam sekretów. Ja już w sumie i tak niedługo kończę, mam nadzieję. Okej. Okay. Dopcham. Tak. No tak, tobie tam tylko dwa pewnie zostało do przesunięcia. Ogólnie nie wiesz, ile nagrywamy. Bo ja w sumie wiem, że nagrywamy 34 minuty. A, okej, okay, dobra. Bo u mnie spoko, kontroluję. Dobra, dobra.